Cześć kochani, dzisiaj chciałabym zrobić z Wami makijaż taki właśnie na wyjście, bardziej taki wieczorowy. Mniej więcej wiem, co chcę zrobić, ale nie mam jakiegoś takiego, wiecie, super dokładnego planu. Także taki bardziej trochę na luźno filmik, troszeczkę też sobie chciałam z Wami pogadać. Także jeśli macie ochotę na taką formę, pewnie będzie troszeczkę dłuższy, więc coś do picia, a nawet do jedzenia możecie sobie zabrać i zapraszam do oglądania. Ok, i standardowo zacznę sobie od podkładu i użyję dzisiaj podkładu z Golden Rose i to jest numer 02. Zmieszanego z odrobiną bazy rozświetlającej z tej samej marki. Ja sobie zawsze tutaj mieszam i gąbeczka z Vibo. Ten podkład pewnie dobrze znacie, już nieraz gościł na moim kanale. Bardzo go lubię, zwłaszcza, że ostatnio Wam wspominałam, że moja cera niestety w bardzo kiepskiej formie jest ostatnimi czasy, a on fajnie kryje, więc myślę, że będzie akurat. W ogóle jestem ciekawa, czy już czujecie ten klimat świąt. Mamy już grudzień. Już się zaczęły też wszędzie vlogmasy i już od pewnego czasu, już dosyć dłuższego mam wrażenie, też jest dużo tych kalendarzy adwentowych. Już tak, wiecie, już te święta już się tak dosyć wcześnie poniekąd zaczynają. Ja tak dopiero ostatnio tak troszkę gdzieś tam poczułam, że właśnie bardziej jak sobie uświadomiłam, że jest grudzień i gdzieś tam już te święta się zbliżają, to dopiero jakoś tak bardziej poczułam. Byłam też ostatnio w Budapeszcie. Zresztą jeśli mnie śledzicie na Instagramie, to zapewne wiecie. I tam właśnie już też widziałam, wiecie, choinkę i w ogóle, i tak gdzieś już trochę te święto poczułam, ale jeszcze nie tak jakoś, wiecie, konkretnie. Też troszkę ostatnio byłam zajęta, a mam wrażenie, że jak człowiek też ma, wiecie, jakoś dużo spraw, to nawet tak nie widzi, jak ten czas mija. I tam, gdzie jeszcze coś gdzieś mi się nie podoba, to użyję sobie korektora z Maybelline w kolorze 01. Też już nieraz Wam o nim mówiłam, już nie pierwsze moje opakowanie tego korektora. Bardzo go lubię, właśnie do takiego punktowego zakrywania. W ogóle tak jeszcze wracając właśnie do Instagrama, to też Was serdecznie zachęcam do obserwowania mnie tam, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo też tam Wam daję informacje właśnie o filmikach albo o tym, że nie ma filmiku, jak to ostatnio się zdarzyło, bo właśnie przez wiele spraw i też wyjazd po prostu no, nie ogarnęłam, że tak powiem, wszystkiego. Troszkę za dużo spraw miałam i bardzo chciałam, ale też wiecie, jak mam taki wybór, żeby zrobić coś dla Was byle jak, albo tego nie zrobić, to wolę tego nie zrobić, szczerze mówiąc, niż robić to na siłę i tak wiecie, tak no jakoś lubię dla Was robić coś tak wiecie, z sercem i fajnie, a nie tak byle by było, to wolę Was przeprosić, że gdzieś tam nie będzie tego filmiku, niż żeby właśnie robić coś na szybko. Pod oczy nałożę sobie korektor Make Up Forever, ten HD w numerze 11. Ostatnio w Denku Wam pokazywałam też tą starszą wersję i tam Wam też więcej mówiłam o tym korektorze. Jeśli macie ochotę właśnie zobaczyć Denko, założyłam, że dosyć lubicie właśnie te Denka, to tutaj w proponowanych Wam zostawię. I od razu Wam powiem, czym sobie przypudruję twarz, bo wiecie, korektor to od razu będzie trzeba przypudrować. Tutaj mam dwa pudry, których ostatnio używam. I tak, jest puder z Kobo, który tak nie do końca mi się sprawdził. Ja go dla Was kiedyś testowałam w takim filmiku, właśnie obstruowałam podkład, ten puder i bronzer, jak dobrze pamiętam.
I tak on sobie troszkę leżał, bo nie do końca mi on tak całkiem odpowiadał, tak trochę jakby za słabo trzymał ten makijaż, niby fajnie, ale tak coś nie do końca mi grało. Natomiast ostatnio kupiłam sobie też puder z Eco Cery i już nieraz się przymierzałam do tych pudrów i oczywiście zrobiłam się bardzo głupiego. Ale od razu się przyznam do tego, bo wzięłam sobie puder jęczmienny. No i jest to puder, który dość mocno matuje. I teraz, co niektóre osoby, które mnie oglądają, powie, no jesteś genialna po prostu, masz suchą cerę i wziąłeś sobie super matujący puder. No, świetny pomysł. Natomiast on mnie strasznie zaciekawił, bo jeszcze takiego pudru nie miałam, więc bardzo go chciałam przetestować. I oczywiście dość mocno matuje. I właśnie odkryłam takie połączenie, że właśnie pomyślałam sobie, że próbuję pomieszać jeden i drugi puder i powiem Wam, że to połączenie całkiem fajnie mi się sprawdza i ostatnio właśnie najczęściej używam tych dwóch pudrów zmieszanych razem i przy okazji ten Skobo zaczęłam używać, a nie leży sobie. I wracając do tego Instagrama, bo oczywiście jak to ja ruszam znowu 1 500 000 wątków, to właśnie też tam daję Wam różne inspiracje takie makijażowe, czasem troszkę bardziej szalone makijaże, także zachęcam do zerknięcia, może Wam się akurat spodoba, będzie mi miło, jeśli mnie tam zaobserwujecie. A jeszcze wracając do tematu Budapesztu, to muszę Wam powiedzieć, że byłam pierwszy raz. Bardzo mi się podobało. Dużo osób mi właśnie polecało Budapeszt, natomiast jeszcze nie byłam. Byłam z takich miast, które też mnie zauroczyły, to na przykład w Pradze, którą też Wam polecam, ale Budapeszt również jest moim zdaniem warty zobaczenia. Naprawdę zrobił na mnie bardzo takie pozytywne wrażenie, może oprócz dróg, które mają tam dość słabe i dość dziurawe. Natomiast miasto, no naprawdę, wygląda super. Zwłaszcza, wiecie, te tam, to centrum, to zabytki, a nocą w ogóle, jak to jest oświetlone. No pięknie, naprawdę. Super się tak, wiecie, oderwać na kilka dni i przejść na inne myśli, gdzieś indziej popatrzeć niż na to, co nas na co dzień otacza. W ogóle, wiecie co, patrzę tak teraz i widzę, że strasznie lampa podbija jakby kolor i jasność mojej twarzy, korektora, wszystkiego w ogóle. Nawet w lusterku widzę, że jest dużo jaśniej, a jak patrzę sobie w tym lusterku, do którego się maluję. A jest drugie lusterko, które robię za mój podgląd, o czym już Wam kiedyś mówiłam. To w tamtym, czyli to, co się pewnie nagrywa i co pewnie Wy widzicie, to już jest w ogóle normalnie córka młynarza. No ale nic. Nie za wiele na to poradzę. Musicie mi wierzyć na słowo, że jest naprawdę w porządku. Że nie jestem całkiem jak ściana. Chociaż ja mam jasną karnację, no więc to się jakby nie ma co oszukiwać. W ogóle jeśli słyszycie jakieś dźwięki w tle, no to niestety chodzi pralka i... No przepraszam Was, ale nie za bardzo mogę czekać, aż się skończy. A nie do końca to wszystko przemyślałam, no ale... Ale trudno, mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać i przebijać się przez mój głos. Mamy wszystko już utrwalone, to teraz czas na brwi i użyję tutaj kredki z Golden Rose o numerze 101. I powiem Wam w ogóle, że miało być tak super wyjściowo, a jak na razie w tym świetle mi się to tak dziwnie jakoś nie do końca widzi, ale nic, zobaczymy. Jestem też ciekawa, jakie Wam miasta tak przypadły do gustu. Napiszcie mi w komentarzach, jakie miasta Was tak zauroczyły i zapadły Wam w pamięć, które mieliście okazję odwiedzić. Nie dość, że pralka nam przeszkadza, to jeszcze... Króliś właśnie postanowił walczyć z kartonem. Chyba dzisiaj mi jest nie dane nagrać ten filmik.
Okej, ja sobie w międzyczasie skończyłam brwi, nałożyłam też żel z Art Deco, który cały czas Wam polecam. Jeśli macie właśnie takie dość długie i niesforne włoski jak ja, to myślę, że będziecie zadowoleni, bo mnie się naprawdę fajnie sprawdza, a zależało mi na bezbarwnym żelu. I teraz wezmę sobie z paletki Maxineczki ten cielisty cień i nałożę właśnie podłubrwiowy, smatowimy. W międzyczasie skończyła się pralka, więc już przynajmniej w tej kwestii jestem trochę pocieszona. Jeszcze zobaczymy, na ile moja królowa da nam spokojnie nagrywać. I teraz chyba zostanę nadal przy tej palecie i wezmę sobie ten ciemniejszy brąz. On jest dosyć ciemny, ale już dzisiaj mam zamiar właśnie zrobić taki mocniejszy makijaż troszeczkę. Mam też nowe rzęski z Ardell, które sobie chcę użyć. Także o, myślę, że będzie akurat ten brąz. Ten brąz jest też o tyle fajny, że on zarówno pasuje właśnie do takich bardziej cieplejszych makijaży, jak i chłodniejszych. No taki jest, wiecie, że się dopasuje. Zabiorę sobie teraz jakimś większym pędzelkiem, że właśnie się nam dopasuje i do bardziej właśnie nawet jakichś niebieskich tonów i w sumie do jakichś róży i do jakichś miedzianych, złotych. Także z czym połączymy, to będzie ok. I jeszcze sobie użyję tego cienia właśnie do roztarcia. Właśnie jest dosyć taki fajny, przejściowy. I tutaj nam fajnie się pomoże rozblendować i połączyć tutaj bliżej łuku brwiowego. Ok, na razie coś takiego i przejdę sobie teraz do drugiego oka i zrobię to samo. A jeszcze tak właśnie wracając do tematu świąt, to jestem też ciekawa w ogóle, kiedy zaczynacie kupować jakieś prezenty. Czy już coś w ogóle macie, czy może właśnie przy okazji Czarnego Piątku coś kupiliście. Bo ja Wam przyznam się szczerze, że w momencie, kiedy teraz nagrywam dla Was ten filmik, to jestem trochę w lesie. I jeszcze za bardzo, właśnie tak jak Wam mówię, że dopiero zaczynam gdzieś tam czuć te święta troszkę, to dopiero też zaczęłam właśnie myśleć o tych prezentach. Wiem, że niektóre osoby robią to już wcześniej. Ja też jakby nie chcę tego zostawiać na ostatnią chwilę, bo wiem, że to nie jest dobry pomysł i jakby też zależy mi, żeby kupić moim bliskim coś, co im się naprawdę przyda, a nie, wiecie, tak byleby było. Więc muszę koniecznie bardziej intensywnie zacząć myśleć, ale jestem ciekawa właśnie, jak to u Was wygląda. Czy w ogóle macie taką tradycję obdarowywania się prezentami, bo w sumie to też słyszałam, że nie zawsze tak jest, że i w ogóle, że czasem jest bardziej tak, że na przykład no Mikołajki, gdzieś tam bardziej są takie, wiecie, prezenty konkretniejsze, że tak powiem, a nie właśnie pod choinką. U mnie zawsze było tak, że jakby na Mikołaja, no to tylko się bardziej tak dawało dzieciom jakieś tam słodycze, nie jakieś wielkie prezenty. Natomiast troszkę większe prezenty właśnie pod choinkę. I wyobraźcie sobie, że brakło miejsca na karcie. Także wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, żebym nie nagrywała tego filmiku dzisiaj. Także jeśli jesteście innego zdania, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. A ja sobie przejdę teraz do czegoś błyszczącego. I tak pomyślałam sobie, że z tej paletki Essence
I użyję sobie, myślałam pierw o tym cieniu, bo jak Wam mówiłam, nie wszystkie z tych cieni mi przypasowały, a ten tutaj bardzo mi się spodobał i tak właśnie o nim myślałam, ale że dość często go używam, to tak mnie kusi, żeby może jednak pójść w ten tutaj cień, który chyba się błyszczy jeszcze troszeczkę mocniej, także chyba tak zrobię i przykleję go na ten klej z NYXa i nałożę go sobie palcem. Myślę, że tak będzie najlepiej. Zobaczcie, taki jest właśnie, trochę zimowy mi się kojarzy. Delikatnie ma właśnie takie tony fioletowo-niebieskie, coś takiego, bo ta paletka ogólnie jest w takich kolorach. O, ale naprawdę fajnie się błyszczy, także myślę, że dobry wybór. Nie wiem, co myślicie, ale mnie się podoba to połączenie. Właśnie tak jakoś zimowy trochę wyszedł makijaż, a jednocześnie właśnie taki bardziej na wyjście. A jeszcze wracając do tego, że ja tak wiecie, Wam nieraz mówię o, przypominam, o tych łapkach, o właśnie Waszej aktywności, za którą Wam bardzo dziękuję, za każdą Waszą aktywność, bo no jakby wiecie, bez tego kanał nie ma szansy się po prostu rozwijać i filmiki też jakby z każdą jakąś reakcją, komentarzem po prostu mają szansę mieć większe zasięgi, trafić też do innych, dlatego gdzieś tam przypominam Wam o tym, bo też wiem, że tak czasem się ogląda i gdzieś po prostu się nie pamięta albo tak nie przywiązuje wagi do tego, a dla mnie to naprawdę wiele znaczy, więc będę Wam wdzięczna za wszelkie właśnie Wasze reakcje, za tak zwany feedback. Wiecie co, mam jeszcze taki pomysł, skoro ten makijaż już nam wychodzi taki bardziej chłodny, taki troszkę zimowy, lekko mroźny, to pomyślałam sobie, że może jeszcze bym dała z tej paletki z Lovely ten srebrny tutaj cień w wewnętrznym kąciku. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł i czy to nam tutaj zrobi ładnie, że tak powiem. Czy nam zniszczy makijaż? No ale nic. Też użyję tego kleju z NYXa i postaram się być w miarę możliwości ostrożna i delikatnie go nałożyć. Nie wiem, czy on nie jest trochę za ciemny. Trochę się boję, ale co tam? Jakby co, to będziemy to jakoś ratować. Może akurat już trochę chyba. Dobra, trochę za ciemny, ale nic, słuchajcie, zaraz będziemy to jakoś ratować, ale błyszczy się ładnie, może nie będzie najgorzej. Wiecie co, nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, bo niby ten cień się ładnie błyszczy, ale tak nie do końca mi to gra. Nie wiem, może spróbuję się uratować tym jasnym cieniem z tej paletki. Może widzę, że to się może źle skończyć moje zbytnie kombinowanie, no ale nic. Jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. No słuchajcie, może nie będzie tak źle. Może to połączenie nawet będzie fajnie wyglądać. Bo tutaj takich lekko niebieskawych tonów nam dodało, bo ten biały właśnie takie ma i już nie jest tak, wiecie, tak szaro. O. I myślę, że jest zdecydowanie lepiej. O, znowu jakaś przeszkoda w postaci domofonu. I dołożyłam też trochę tego białego na jakby na całej tej części, gdzie miałam już błyszczący cień, żeby wiecie, w miarę to zrównoważyć. I stwierdziłam, że muszę jeszcze troszeczkę przyciemnić ten zewnętrzny kącik i chyba delikatnie dodam czarnego cienia po prostu, bo już nam się tutaj zrobiło, tak wiecie, dosyć intensywnie, mocno błyszcząco i tak lekko mam wrażenie, że tutaj nam zaginął ten zewnętrzny kącik. Widzę, że jeszcze światło nam zaczęło coś szaleć i w ogóle trochę
Dobrze, świetlone jest, ale okej. Co jeszcze się dzisiaj nie wydarzy w tym filmiku? To już ciężko powiedzieć. W ogóle jestem ciekawa, czy wy też tak macie, że jak się zaczynacie bawić, to a jeszcze trochę tu, jeszcze trochę tego cienia, trochę tego. I tylko 2 godziny później. Kochani, jestem gotowa. Ja wam powiem, że jak chcę, jak wiem, że mam ograniczony czas, to staram się mieć jednak w głowie jakiś konkretny plan. Zwłaszcza jak jakieś wyjście, że mi zależy, to staram się nie kombinować i raczej też jakby, wiecie, takie sprawdzone połączenia cieni używać, takie, że wiem, że ten cień na przykład fajnie wygląda, że się, nie wiem, to mnie osypuje, że mi się fajnie sprawdza na przykład na ruchomą powiekę, czy właśnie wewnętrzny kącik, żeby nie mieć takich niespodzianek, jak na przykład teraz, że trochę jakby mi jest zbyt intensywnie, w sensie, że tutaj jakby ten cień, który nałożyłam, to on owszem ładnie błyszczy i byłoby ok, ale on nie ma takiej, wiecie, takiego podkładu mocnego, w sensie, no niby nie prześwituje ta skóra, ale nie jest taki mocny. Natomiast tutaj wyszło bardziej kryjąco i tak mi się na to lekko gryzie, ale nie chcę już bardziej kombinować, bo obawiam się, że wiecie, może wyjść gorzej zamiast lepiej. I myślę, że oczy mamy w miarę skończone. Ja sobie jeszcze teraz tym czarnym cieniem tutaj lekko przyciemniam linię rzęs, bo będę chciała, tak jak wam wspomniałam, nałożyć sztuczne rzęsy, więc zresztą ja zawsze sobie tak przyciemniam, bo to jakoś tak, wiecie, fajnie zagęszcza przy okazji. Bardzo rzadko już od pewnego czasu robię kreski takie typowe eyelinerem. Naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Kiedyś robiłam często, nawet miałam taki czas, że właściwie codziennie robiłam kreskę eyelinerem. A teraz to już naprawdę dawno nie robiłam. I rzęsy, które będę nakładać, to są rzęsy Ardell Wispies i to jest numer 122. Ok, i oczy mamy gotowe. I muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podobają te rzęsy. Mimo swojej długości nie wyglądają jakoś tak bardzo ciężko. Także do takiego troszkę mocniejszego makijażu akurat. I teraz już szybciutko przejdę do konturowania twarzy. I mam tutaj bronzer z Kobo, a właściwie jego resztkę, która wygląda już dosyć strasznie. Ale bardzo go lubię. Właściwie to on mi już spadł i dlatego też wygląda tak trochę dziwnie, bo go po prostu pokruszył się i go ratowałam. Także będę musiała się albo zaopatrzyć w kolejny, albo sobie wypatrzyć jakiegoś nowego ulubieńca, jeśli chodzi właśnie o taki chłodniejszy bronzer. Jeśli macie coś do polecenia, to również będę wam wdzięczna za informację. Jeśli chodzi o róż, to wezmę też z tej paletki Maxineczki. Jak widzicie, dużo tutaj dzisiaj z niej korzystałam, ale ja ją ogólnie lubię. Już wam nieraz mówiłam, wiem, że zdania są podzielone na jej temat, ale oprócz rozświetlacza, tak, nie nagramy dzisiaj spokoju w filmiku, a oprócz rozświetlacza, którego, jak widzicie, prawie w ogóle nie używam, czasem gdzieś na oczy, bo jakoś na twarz mi się niezbyt sprawdza, to naprawdę fajnie. I w sumie tego środkowego cienia też jakoś tak mało używam, ale resztę naprawdę spoko. Niektóre tak, wiecie, trochę dziwnie wyglądają. Może nie najkorzystniej do pokazywania na filmikach, bo dawałam tu Duraline, a jeśli ktoś z was używa, no to wiecie, że zawsze się staram dawać nie na cały cień, no bo on niestety zostawia taki niekoniecznie ładny wygląd później tego cienia. Na żywo jest ok. Mam nadzieję, że na nagraniu również i nie będzie blado. I jeszcze rozświetlacz. I ostatnio bardzo często używam tego rozświetlacza z Lovely. I on, myślę, że świetnie nam tu będzie pasował. Tylko może bym go nałożyła, powiedzmy, że tym pędzelkiem takim trochę mniejszym, żeby mimo wszystko było
bardziej jeszcze intensywny, chociaż on naprawdę się fajnie błyszczy i fajną taflę robi, a jest naprawdę niedrogim produktem. Ja zresztą testowałam dla Was ten rozświetlacz razem z tą paletką z Lovely, też Wam tu zostawię w proponowanych, gdybyście chcieli sobie zerknąć. Zobaczcie, naprawdę bardzo fajnie wygląda. I ostatnią rzeczą, której nam jeszcze brakuje, to usta. I mimo że oczy już mamy takie dosyć intensywne, to ja mam dzisiaj ochotę na czerwone usta i będzie to pomadka z Golden Rose i to jest numer 09. Chciałam powiedzieć 60, ale nie. To jest 09, bo czułam do góry nogami, także nałożę tą pomadkę i zaraz sobie zobaczymy już całościowy podsumowany makijaż. I tak wygląda skończony makijaż. Czyli mamy taki, wiecie, już pełen look, bo i oczy, i usta, ale myślę, że właśnie na jakieś wyjście, na jakąś imprezę, jakieś wieczorowe wyjście, to jak najbardziej się taki makijaż nada. Przynajmniej jak dla mnie, to jak najbardziej bym tak poszła. Może dla kogoś będzie za mocny, ale czasem też widzę w Waszych komentarzach, że właśnie chcecie takie troszkę mocniejsze makijaże, coś innego niż, że tak powiem, jakiś dzienniaczek. Także mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Jestem też ciekawa, co powiecie właśnie na taką formę filmiku, taką troszkę luźniejszą, częściowo przegadaną. Dajcie mi też znać w komentarzach. I tak jak już Wam mówiłam, pamiętajcie o tej łapce w górę, będzie mi bardzo miło. I oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału i widzę właśnie, że zaraz mi padnie bateria, także już muszę kończyć ten filmik. Mam nadzieję, że uda mi się go złożyć tak, że te wszystkie rzeczy, które nam tu gdzieś przeszkadzały, jakoś nie przeszkodzą w tym, żeby to złożyć w jedną fajną całość. Także dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!